Rok 1977 w rajdach samochodowych należał do marki Fiat, bo to właśnie ich model 131 Abarth, który zastąpił Lancię Stratos, rządził w sezonie 7-7. I tak samo miał być w sezonie 7-8. No ale w sezonie 7-7 na drodze Fiata stanął Ford Escort, który miał szansę odebrać Fiatowi tytuł WRC. Wtedy się to nie udało, ale w 1978 roku Ford znowu zaatakował Fiata. Czy tym razem uda mu się zdobyć tytuł? Jestem Grzegorz, to jest seria Rajdowe Legendy na kanale Motoryzacja z innej perspektywy. I tutaj szukamy najlepszych rajdowych samochodów. I aktualnie jesteśmy w sezonie 1978, gdzie kolejny raz Ford postanowił zaatakować Fiata. Pierwszy rajd to oczywiście Monte Carlo. Już od początku sezonu Fiat miał pokazać dominację. I w sumie Fiat radził sobie całkiem dobrze, bo był w pierwszej dziesiątce. No ale nie dostał się na podium, bo został zaatakowany. Tylko nie przez Forda, tak jak tego wszyscy się spodziewali, ale przez auto, które przypominało charakterem Mini. Będzie o nim później, bo był jeszcze jeden atak przez zapomnianego już bohatera. With a maestro's touch, Nicola sweeps into that fairy tale finish and victory. Tak, tak, Porsche przypomniało sobie o rajdach. W sumie to nie zespół Porsche, ale Jean-Pierre Nicola, który wraz z kumplami przygotował taki model 911, czyli Carrera RS 3.0 i udowodnił wszystkim, że nie potrzebuje wsparcia producenta, aby każdego objechać. Więc to Porsche sięgnęło po najwyższe podium. Znowu drugie i trzecie miejsce dla... Marka Renault oraz ich zespół do zadań specjalnych, czyli Alpine, stawiali na typowe auta sportowe. Najpierw był model Alpine A110, który nie tylko zdobył tytuł WRC dla Renault w 1973 roku, ale także w naszym zestawieniu aktualnie jest królem listy. Później pojawił się większy model, czyli Alpine A310, który już nie radził sobie tak dobrze jak poprzednik, ale to dalej było sportowe auto. No ale to by było na tyle. Tym razem Renault poszło zupełnie inną drogą. Drogą Mini, które zaskoczyło cały świat motorsportu, ponieważ ich malutki Cooper S wygrał Monte Carlo w 1964, 65 i 67. No i w sumie w 66 roku, ale z powodu głupiej decyzji sędziów zostali zdyskwalifikowani. To opowieść na inny odcinek, bo teraz mówimy o Renault, które postanowiło pójść drogą Mini. I do rajdów zamiast sportowego modelu użyli malutkiego miejskiego samochodziku. Jest to Renault 5, które pojawiło się w 1973 roku i ze sportem nie miało nic wspólnego. No ale Renault przecież miało zespół Alpine, który wziął do siebie na warsztat model 1.4 o mocy 63 konie i wykrzesał z niego aż 95 koni. Do tego oczywiście podrasowali podwozie i nazwali go Renault 5 Alpine. No ale to w Europie, bo w Wielkiej Brytanii ten model nazwany został Gordini, ponieważ Chrysler używał tam nazwy Alpine. Było to takie auto, więc Renault musiało zmienić nazwę. W każdym razie model Alpine posłużył do budowy rajdowej wersji, która miała silnik podrasowany na 140 koni oraz, tak jak mówiłem, dojechała na drugim oraz trzecim miejscu w rajdzie Monte Carlo, czyli zaskoczenie dla wszystkich. No ale to dopiero początek drogi tego modelu, bo póki co Renault dalej nie chciało dawać grubej kasy na zespół rajdowy. No ale to się zmieni w przyszłości. Wracamy do 1978 roku i następny rajd odbywa się w Szwecji, gdzie Fiat miał odrobić straty. No i w sumie Fiat odrobił punkty, bo stanął na podium, ale nie na najwyższym, bo zaatakował go inny zawodnik. To właśnie Bjørn Valdegard, prowadząc Forda Escorta MK2, wygrał ten rajd.
Znowu na drugim miejscu także Ford Escort, który prowadził Hannu Mikola. Fiat nie był pocieszony, bo póki co nie wygrał żadnego rajdu. No i na kolejny rajd się nie wybierał, czyli na rajd safari. Więc wyglądało na to, że to będzie walka pomiędzy francuskim Peugeot a Japonią, czyli Mitsubishi lub Datsunem. Choć Ford także się pojawił. No i pojawiło się coś jeszcze. Deszcz. Dużo deszczu. Znowu momentami rajd przypominał przeprawę terenową, a nie walkę o czas. Znowu było mega trudno. No ale przecież im trudniej, tym lepiej bawi się Peugeot, który tym razem używa modelu coupé oraz silnika V6 zamiast 4 cylindrów. No i taka kombinacja kapitalnie się sprawdziła, bo pomimo dachowania to model ten prowadzony przez Nicolasa Jean-Pierre'a przyjechał na pierwszym miejscu. Więc wyglądało na to, że o drugie miejsce będzie walczyć Mitsubishi z Datsunem. Nie tym razem, ponieważ kolejny raz Porsche o sobie przypomniało. Tym razem to kasę wyłożyło samo Porsche, które chciało przypomnieć wszystkim, że 911 to nie tylko sportowe osiągi, ale także mega twarda sztuka. Więc przygotowali specjalny model 911 SC z 3-litrowym silnikiem mocy 300 koni. Jeden taki dojechał na drugim miejscu, a kolejny na czwartym. Znowu na trzecim twardziel z Japonii, czyli Datsun. Tylko tym razem to nie był ten model, ale jego następca, więc pogadajmy o nim w parku serwisowym. Historia Datsunów, czyli rajdowych Nissanów, jest zakręcona. Bo najpierw był ten model, czyli 1600 SSS, później sportowy 240Z, a w międzyczasie pojawił się kolejny rodzinny model, czyli 1800 SSS. Potem był bardziej sportowy model, czyli coupé zwany 160J, a teraz użyli jego następcy i znowu wybrali rodzinny model, który nazywa się Nissan Violet. No ale to także był Datsun Austin Violet i to właśnie ten model przerobiony został na rajdową wersję. Nie był to jakiś demon mocy, bo był przygotowany do słabszej grupy 2 i dlatego miał tylko 200 koni wyciśnięte z silnika 2.0. No ale to mu wystarczyło, aby dojechać na trzecim miejscu w rajdzie Afryki. I pomimo tego, że kierowca Ralno Altonen musiał radzić sobie ze złamaną kierownicą. I zanim wrócimy do rajdów, to jeszcze jedna ważna rzecz, czyli to jest samochód rajdowy i jak widać wszędzie ma naklejki sponsora. Bo jeśli chcesz startować w rajdach, to musisz mieć sponsora. I my także mamy sponsora. Jest nią firma Car Vertical, dzięki której sprawdzisz VIN przed zakupem czy sprzedażą auta. No a po co ci to jest potrzebne? Po to, abyś wiedział, jaką historię ma samochód, którym jesteś zainteresowany. Czyli dostaniesz o nim raport. Czyli dowiesz się o historii przebiegu tego modelu, poznasz informacje, czy czasem nie jest skradziony, czy nie brał udział w wypadku oraz czy nie był używany jako taksówka. Ten akurat model ma wykrzyknik w dziale wypadki, więc zobaczymy, czy to był mocny strzał. Czyli klikamy zakładkę zdjęcia. No i widać, że auto przytuliło się do słupa, ale aż tak tragicznie to chyba nie wygląda. No tak mi się wydaje. Więcej informacji o wypadku znajdziesz klikając w dział uszkodzenia. Tutaj mamy informację, kiedy została zarejestrowana kolizja czy tam wypadek. W zakładce przebieg widzimy, jakie są interwały pomiędzy serwisami, a klikając wyżej, czyli w skradziony, nieskradziony, dowiemy się, czy auto jest czyste. Inaczej mówiąc, na Car Vertical sprawdzisz, jak wyglądała historia samochodu i myślę, że przed zakupem warto to zrobić, niż potem bujać się z glinianką. No wiesz, glinianką, czyli autem, które się trzyma tylko dzięki szpachli. Więc na dole w opisie masz link do strony carvertical.com, a tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby sprawdzić samochód po jego winie. Trzy rajdy za nami i sprawa nie jest ciekawa dla Fiata, bo póki co to Porsche ma 34 punkty, a Fiat dopiero drugi z ilością 28, a do tego Ford tuż za nim i ma 25 punktów. Więc Fiat musiał się wykazać w Portugalii. No i się wykazał, bo ich model 131 Abarth prowadzony przez Marku Allen zameldował się na pierwszym miejscu. No ale Fiat nie miał wielkich powodów do radości, bo tuż za Fiatem zameldował się Ford Escort, który nie tylko był na drugim, ale także na trzecim miejscu. A to sprawiło, że zdobył więcej punktów. No i Fiat wygrał tylko dlatego, że jeden z zawodników Forda trafił w kamień i przebił oponę. Fiat musiał naciskać mocniej, aby zacząć uciekać w punktacji od Forda. I miał świetną okazję w rajdzie Akropolu. No
No i Fiat tutaj miał ułatwione zadanie, ponieważ Ford nie miał kasy na ten rajd. Więc zespół Fiata musiał po prostu przetrwać te mega trudne warunki. No i się udało. Kierowca marku Allen prowadząc Fiata przyjechał na drugim miejscu. Znowu nowy kierowca Fiata, czyli Walter Roll, przyjechał na pierwszym. Fiat zdobył potrzebne punkty, bo uciekał od Forda, ale pojawiło się nowe zagrożenie. Datsun i ich nowy model zameldował się na trzecim oraz czwartym miejscu i pokazał, że w ich aucie drzemie potencjał. Kolejne wydarzenie było w Finlandii, czyli słynny rajd Tysiąca Jezior, gdzie znowu z dobrej strony pokazał się Ford, który od razu objął pozycję lidera, ale po jednym ze skoków jego silnik się rozsypał, więc Fiat ostro walczył o punkty. No ale poza Fiatem było także Porsche 911. Jednak Porsche musiało uznać wyższość Fiata. Zespół Fiata spisał się kapitalnie, bo nie tylko byli na pierwszym, ale także na drugim miejscu. Więc Fiat ma już sporą przewagę w punktacji nad innymi. Znowu na trzecim miejscu coś nowego, choć w sumie nie do końca. W poprzednich odcinkach pokazałem, jak polityka firmy może zepsuć ciekawe projekty. Czyli nigdy nie powstało rajdowe auto na bazie tego modelu Fiata, bo marketingowcy Fiata zablokowali taki projekt, ponieważ słupki sprzedażowe by im się nie zgadzały. No i teraz mamy podobną sytuację, w której praca jednego zespołu została zepsuta, ponieważ komuś coś nie pasowało. No ale zacznijmy od początku. Dokładnie od marki GM, czyli General Motors, która w swoim portfolio ma markę Opel, ale także mają Vauxhalla, który ma długą historię. Bo firma ta założona została już w 1857 roku przez Alexandra Wilsona, który produkował pompy czy tam silniki dla wojska. Później produkowali samochody, no ale zbankrutowali i kupił ich GM w 1925 roku, który chciał, aby Vauxhall był prestiżową marką, ale ostatecznie to się nie udało. I Vauxhall to Opel, tylko że z innym logo. Czyli u nas w latach 70. był taki Opel Kadett, znowu w UK było to Vauxhall Chevette, który występował w mniejszej ilości odmian niż Kadett, bo był tylko ten sedan, no i hatchback, który posłużył do budowy rajdówki. Tylko że Opel miał już rajdówkę zbudowaną w oparciu o ten model. Było to auto zbudowane na bazie wersji coupé, więc Vauxhall chciał zrobić coś lepszego. Dlatego nie użył silnika 1.9 jak w Kadecie. Ale zrobili coś ekstra. Wzięli jednostkę 2,3 litra od Vauxhalla, ale aby dodać jej więcej mocy, to użyli 16-zaworowej głowicy od Lotusa. Dzięki temu w rajdowej wersji było aż 240 koni i to był świetny pomysł, ale pojawił się pewien problem. Od 1978 roku auto rajdowe musiało mieć taką samą głowicę co drogowe, z którego się wywodziło. I aby to lepiej wyjaśnić, to posłużymy się Lancią Stratos, która jak się pojawiła na trasach rajdowych, to miała silnik V6 z 12-zaworową głowicą, czyli po dwa zawory na cylinder. Znowu w 76 roku miała już 24-zaworową głowicę i moc wzrosła z 240 do 290 koni. No ale w 1978 roku weszły nowe przepisy, więc zespoły musiały wrócić do 12-zaworowej głowicy, bo w takiej specyfikacji model ten wyszedł z fabryki. Więc modele z 78 roku znowu mają po dwa zawory na cylinder i dlatego moc w rajdowej wersji spadła do 260 koni. Wracając do naszego Chevette, to rajdowy model został zbudowany i teraz trzeba było zbudować drogowy model homologacyjny. No ale szefostwo GM się zbuntowało i powiedzieli, że nie będą produkować auta z głowicą od konkurencji, czyli od Lotusa. Więc jako homologacyjny model wypuścili wersję 2300 HS. No ale kiedy sędziowie FIA sprawdzili ten model, to odkryli, że ma inną głowicę niż rajdowa wersja, więc auto zostało zbanowane i praca zespołu poszła na marne. Okej, pozwolili im się ścigać w wybranych rajdach, ale nie będą się liczyć w walce o tytuł. Szkoda, bo model ten miał potencjał, co pokazało trzecie miejsce w rajdzie Finlandii.
Kolejny rajd odbył się w Kanadzie, ale nie budził większego zainteresowania i na przykład Ford tam nie jechał, więc Fiat znowu mógł się wykazać. I to zrobił, bo na przykład pokonał Opla Kadeta, który był na trzecim miejscu. A Fiat przyjechał na pierwszym oraz drugim, więc tytuł mieli już praktycznie w kieszeni. Tym bardziej, że kolejny rajd to Włochy, czyli ojczyzna Fiata i Fiat faktycznie rządził, szczególnie Walter Rulf. No ale on w pewnym momencie usłyszał jakieś dziwne dźwięki w samochodzie i się zdekoncentrował i wypadł z trasy. Dlatego Marco Allen w Lancia Stratos był na pierwszym miejscu. Znowu Verini Maurizio w Fiacie 131 Abarth na drugim i tym samym Fiat miał drugi tytuł WRC w kieszeni. A na trzecim miejscu znowu pokazał się Porsche, czyli wiecznie żywe 911. Choć Fiat zdobył już tytuł, to do końca sezonu zostały jeszcze 3 rajdy. Jeden z nich znowu był w afrykańskich klimatach, czyli Rally Bandama, gdzie Peugeot używał modelu 504 z silnikiem V6 w wersji coupé. No i Peugeot był nie do zatrzymania, ponieważ zarówno pierwsze, jak i drugie miejsce dla tego zespołu. Znowu trzecie to wielkie zaskoczenie, bo pojawił się tam mały Renault 5, który jak widać nie tylko sprawdził się w wąskim Monte Carlo, ale także w mega trudnym, piaszczystym terenie. Jednak Renault nie było zaangażowane w rajdy tak jak kiedyś, więc to był taki epizod. Za te Renault chciało się pokazać u siebie, czyli w rajdzie Francji. No ale to Włosi zdmuchnęli całe podium. Fiat po prostu rządził i tylko potwierdził swoją dominację w sezonie 7-8. I w ostatnim rajdzie nie musieli już walczyć. Jednak zanim będzie ostatni rajd, to wprowadźmy trochę piękna w ten szorstki męski świat. Ta pani przyjechała na 5. miejscu w rajdzie Francji i jeszcze o niej usłyszysz. Więc nie zapomnij o sobie. No a teraz ostatni rajd, czyli Rugg Rally w Wielkiej Brytanii, gdzie od 1973 roku rządzi Ford. Ale tym razem mogło być inaczej. The early leader is Walter Rall, who finds traction on these stages no problem at all, thanks to the strategic location of his co-driver. Tak, pilot siedział z tyłu na środku. I to chyba pomogło, bo Walter Rall jechał po zwycięstwo. No ale ostatecznie problemy z silnikiem sprawiły, że nie udało mu się pokonać zespół Forda. A eskorty znowu rządziły, bo zajęły całe podium, czyli Russell Brooks na trzecim, Bjorn Waldegard na drugim, Hannu Mikkola na pierwszym. I to było na tyle, jeśli chodzi o sezon 7-8, czyli czas na punktację. Jeśli chodzi o oficjalną punktację, to Ford oraz Opel mieli równo po 100 punktów i znajdowali się na drugim miejscu, a czwarty było Porsche. No a Fiat miał 134 punkty i tym samym zdobył drugi tytuł WRC. Znowu jeśli chodzi o nasze zestawienie, to my szukamy samochodu, a nie procenta. Jeśli jakieś auto dostało się na trzecie miejsce, to ma 1 punkt, na drugie 2 i na pierwsze 3. I tak to wyglądało w sezonie 1978. U nas także Fiat okazał się najlepszym autem rajdowym w tym roku, choć Ford miał mocne drugie miejsce. I zespół Forda zaczynał się trochę niecierpliwić, bo są w WRC od początku, a nie udało mi się wygrać tytułu. No ale Ford nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, więc czekaj na sezon 7-9, bo tam to będzie za tydzień. A teraz dzięki za oglądanie, jak się podobało, to dzięki za łapę. Na dole masz także link do naszych innych miejsc i zapraszam Cię tam, bo tam się wiele dzieje. A zaraz będzie ogólne podsumowanie od 1970 roku. No i pamiętaj, życie jest za krótkie, by nie jarać się rajdami.